Zapadł wyrok w procesie Borysa Budki z powództwa posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej. Decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej nie naruszył jej dóbr osobistych i tym samym nie będzie musiał wypłacać odszkodowania ani prostować publikacji. W niniejszej sprawie pani Powódka zarzuciła pozwanemu, i tu właśnie istotne znaczenie posiada sformułowanie żądania zawarte w pozwie, a to zarzuciła, że pozwany fałszywie oskarżył ją o odmówienie pomocy osobom chorym na nowotwory i przyczynienie się do śmierci osób zmagających się z tą chorobą oraz dramatu rodzin osób chorych i zmarłych w wyniku chorób nowotworowych, a oskarżeniem tym pozwany naruszył dobra osobiste Powódki, takie jak wskazane właśnie przez stronę powodową, dobre imię, cześć, godność. Sprawa swój początek ma w lutym 2020 roku, kiedy to podczas sejmowych obrad posłanka Lichocka wykonała słynny już gest pod okiem środkowym palcem. Ten zdawał się być odpowiedzią na sprzeciw Sejmu wobec uchwały senackiej, która odrzucała nowelizację przyznającą rządowym mediom blisko 2 miliardy złotych. Senat wówczas domagał się przekazania takiej kwoty na leczenie onkologiczne. Posłanka PiS zarzucała Borysowi Budce zniesławienie, bo jej zdaniem sugerował publicznie, że obojętny jest jej los pacjentów onkologicznych. Pani poseł nie tylko żądała przeprosin na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita, ale również żądała zapłaty 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych na rzecz na swoje cele, jak również na cel społeczny, drugie 10 tysięcy złotych, czyli łączna kwota żądania pieniężnego to 20 tysięcy złotych. Spodziewam się apelacji, ponieważ ten wyrok jest korzystny w 100% dla nas, zatem druga strona z pewnością wystąpi o sporządzenie pisemnego uzasadnienia dzisiejszego wyroku oraz będzie wywiedzona apelacja. Pełnomocnik szefa Koalicji Obywatelskiej nie pomylił się, ponieważ kilka minut po ogłoszeniu wyroku Joanna Lichocka opuściła.